Ranking gmin województwa pomorskiego jest równoległą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego. W tym roku ranking jest organizowany w całym kraju przez wszystkie ośrodki regionalne. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W naszym województwie ranking organizowany jest po raz pierwszy, także więc nasze wydarzenie, szanowni państwo, ma wymiar historyczny. Szanowni państwo, organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Gdański Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego, którym kieruje Andrzej Banach, dyrektor ośrodka. Mamy zaszczyt również powitać Jerzego Augsztola, dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Jak również Cezarego Trutkowskiego, prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego. Patronat honorowy objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Patronat środowiskowy nad wydarzeniem objęło Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza, które reprezentuje prezes zarządu Kazimierz Okrój, przewodniczący Rady Miejskiej Redy. Patroni rankingu. Czas na ich poznanie. Szanowni państwo, jest to Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, który reprezentuje Iwona Kasperowicz, dyrektor regionu pomorskiego. Serdecznie witamy. Bank PKO BP, który reprezentuje Mariusz Noch, dyrektor, witamy serdecznie, dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego oraz Hossa, deweloper numer 1. A o to, aby nasze wydarzenie wybrzmiało odpowiednio w mediach, dbają patroni medialni. Radio Kaszebę, telewizja TTM, Radio Norda FM, Nadmorski 24.pl oraz Ekspres Biznesu. Proszę o zabranie głosu Cezarego Trutkowskiego, prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego. Szanowni państwo, jest mi niezwykle miło. Czuję się zaszczycony wręcz, mogąc otwierać dzisiejszą galę, jak powiedział kolega, historyczną, bo pierwszą na Pomorzu naszego rankingu. Ja chciałbym powitać jeszcze jedną osobę, pana prezydenta Wojciecha Szczurka, który zgodził się wejść do Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jesteśmy z tego powodu bardzo zaszczyceni, panie prezydencie. Proszę państwa, otwierając, chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze, dlaczego ranking? W ogóle dlaczego robimy te rankingi? Jak my podchodzimy do rankingu? Państwo wiecie, że tych rankingów jest sporo, za niektóre trzeba płacić, u nas takich praktyk nie ma. Czyli dlaczego w ogóle rankingi? Po drugie, chcielibyśmy odpowiedzieć, dlaczego regionalne? Dlaczego, tak jak kolega powiedział, robimy to we wszystkich regionach w Polsce w tej chwili? I trzecia bardzo krótka rzecz a propos tych wskaźników, które żeśmy wyodrębnili. Więc dlaczego ranking? Proszę państwa, oczywiście ranking jest po to, żeby nagrodzić liderów, żeby nagrodzić i wyróżnić tych, którzy wyróżniają się w rozwoju społeczno-ekonomicznym na poziomie regionu. Ale to jest ten taki cel, powiedzmy, przewodni, ten taki najbardziej widoczny. Nam poprzez realizację tych rankingów zależy na tym, żeby promować dobre praktyki, żeby wskazywać nie tylko tych, którzy są najlepsi, ale żeby wszystkim pozostałym powiedzieć, proszę bardzo, to są dobre przykłady zarządzania rozwojem lokalnym.
Możecie patrzeć na nich, możecie się od nich uczyć, możecie, jeśli chcecie, oczywiście czerpać z tych dobrych przykładów. I tutaj zawsze mi się przypomina taka figura drabiny kompetencji, która składa się z czterech szczebli. Pierwszy szczebel to jest nieświadoma niekompetencja. To znaczy nie wiemy, że nie wiemy po prostu. Nie wiemy, że robimy coś źle. To jest być może najbardziej szczęśliwy stan egzystencji, kiedy nie zdajemy sobie sprawy w ogóle z tego, że coś może być zrobione lepiej. Jeśli jednak chcemy się rozwijać, to przechodzimy na kolejny szczebel i ten szczebel to jest uświadomiona niekompetencja. Wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę ze swoich deficytów, z tego, że pewne rzeczy nam nie wychodzą, że pewne rzeczy trzeba rozwijać, że pewne rzeczy trzeba zmieniać. Jeśli ta refleksja doprowadzi nas do działania, to to działanie może sprawić, że przechodzimy na etap świadomej kompetencji. Wtedy, kiedy żeśmy się nauczyli i coś już wiemy. Jeśli wykonujemy to dobrze, to być może dojdziemy do etapu nieświadomej kompetencji. Wtedy, kiedy po prostu robimy coś świetnie, ale nie analizujemy tego na bieżąco, nie wiemy tego, dlaczego akurat robimy to coś świetnie, ponieważ no, mamy tak wyrobione praktyki, tak wyrobione sposoby postępowania. I ktoś by mógł powiedzieć, no to jest najwyższy, najlepszy sposób, najlepsze miejsce na podium, prawda? Być nieświadomym swojej kompetencji, być ekspertem po prostu w jakiejś dziedzinie. Natomiast do liderów samorządowych chciałbym powiedzieć tyle. Żyjemy w czasach przemian i to bardzo intensywnych przemian. Państwo sobie doskonale z tego zdajecie sprawę, że samorząd, jaki znamy, być może przechodzi do historii, że nie będziemy mieli do czynienia z takim samorządem, jaki do tej pory przez 30 lat funkcjonował. I tym wszystkim, którzy opanowali do poziomu mistrzowskiego działania w systemie, który istniał do tej pory, chcę powiedzieć, przytoczyć słowa kogoś, kto kiedyś mądrze zauważył, że w czasach zmian świat należy do tych, którzy się uczą. Natomiast ci, którzy się już nauczyli i zapomnieli o tym, że potrzeba się rozwijać, są znakomicie przygotowani bardzo często do świata, którego już nie ma. Więc chcielibyśmy tymi naszymi rankingami też pokazywać Państwu i wspomagać Państwa refleksję nad pożądanymi i właściwymi kierunkami rozwoju lokalnego, bo i to zawsze przypominam, najważniejszym zadaniem samorządu jest lepsza jakość życia mieszkańców. I to jest kluczowa sprawa, żebyśmy mogli na te oczekiwania, zmieniające się oczekiwania odpowiedzieć. Dlaczego regionalny? No dlatego, że w naszym przekonaniu nie można porównywać po prostu gmin z różnych części kraju. Jak możemy porównać gminy z Pomorza z gminami Podkarpacia albo z Lubelszczyzny, albo z jakiegoś innego miejsca? Ja to mówię we wszystkich miejscach, w których się spotykamy z samorządowcami, że takim naturalnym systemem, środowiskiem odniesienia dla samorządu jest środowisko regionalne. Dlatego właśnie ta reforma samorządowa, te reformy samorządowe, które w Polsce zostały przeprowadzone i ten drugi etap tych reform stworzył samorządowe województwa, samorządowe regiony. To jest takie naturalne środowisko dla jednostek samorządowych, które operują według w ramach tych samych programów operacyjnych, w ramach powszechnie w regionie dostępnych środków i z tych podobnych zasobów mogą korzystać. Więc dlatego ranking regionalny. I po trzecie, dlaczego takie, a nie inne wskaźniki? Nam, proszę Państwa, w konstruowaniu tych wskaźników niezwykle zależało na tym, żeby podkreślić zasługi w rozwoju sustensywnym, czyli rozwoju trwałym i zrównoważonym. Takim rozwoju, który nie koncentruje się nadmiernie na jednym obszarze. Dlatego chcieliśmy, żeby te wskaźniki odzwierciedlały trzy łady. Ład społeczny, ład ekonomiczny i ład środowiskowy. Tak, żebyśmy mogli w ramach tych trzech ładów mówić o miastami i żeby tak było dalej, to nie możemy na tym poprzestać. Ja przytoczę taką anegdotę wójta pewnej gminy, do którego przez 20 lat przychodzili mieszkańcy i mówili, panie wójcie, no proszę wyremontować drogę, bo karetka nie może dojechać. No i przychodzili, wójt w końcu zdobył fundusze, wyremontował tą drogę, piękny asfalcik, dywanik położył i tak dalej. Mówi, dobra, mam z głowy. Tak? No i miesiąc później, czy tam dwa miesiące później patrzy, ta sama delegacja stoi pod drzwiami.
Pyta się, no czego chcecie znowu? Oni mówią, progów spowalniających, prawda? Więc chcę powiedzieć, że każda rzecz, którą państwo robicie, to nie jest koniec drogi. To jest otworzenie nowych, nieznanych jeszcze obszarów. I tej refleksji bardzo państwu życzę. Dziękuję bardzo. Ranking gmin to wyjątkowa inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejne lata również w województwach pozostałych. Proszę o zabranie głosu pana Jerzego Augsztola, dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Panie prezesie, panie dyrektorze, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić zasady merytoryczne tak szanownemu gronu. Można powiedzieć, że jestem wśród ekspertów, którzy wiedzą, jak funkcjonują środowiska wspólnoty lokalne, jakie są ograniczenia, jakie są bariery. I właśnie my przystąpiliśmy do rankingu tej inicjatywy fundacji z takim wielkim zaangażowaniem, bo po prostu dostrzegliśmy możliwości wykorzystania naszych danych, które my zbieramy i dzięki właśnie inicjatywie fundacji my możemy właśnie porozmawiać już o takich, można powiedzieć, obszarach analitycznych. Kilka słów powiem na temat sposobu doboru i wskaźników i też obliczania wskaźnika końcowego syntetycznego. Po co to robię? Jestem wśród ekspertów, a te podejście jest eksperckie, w tym sensie, że mam ekspertów z fundacji, którzy wybrali określony zestaw wskaźników i według niego przygotowali ranking. Państwo według swoich oczekiwań i swoich obszarów działania, też barier, które dostrzegacie, możecie samodzielnie taki wskaźnik przygotować i zachęcam do tego. A z uwagi na to, że jesteśmy już po spisie i te dane spisowe pojawią się już niedługo, w styczniu będziemy mieli pierwsze wyniki na całą Polskę, to państwo będą mieli bardzo szeroki wachlarz wskaźników społecznych do wykorzystania i zapraszam państwa do wykorzystania tych wskaźników. Poświęciliśmy wspólnie dużo czasu. Dziękuję bardzo za zaangażowanie. Mam właśnie okazję państwu wszystkim podziękować, bo to te przedsięwzięcie ogromne, wielkie, dotykające wszystkich naszych obywateli, zarówno niemowlaków, tak? Ktoś się spyta, a jak niemowlak może się spisać? No poprzez swoją mamusię lub tatusia, prawda? Jak i osoby, które potrzebują szczególnej opieki, które nie mogą z oczywistych względów spisać się samodzielnie. I to nasze wspólne przedsięwzięcie jest teraz do skonsumowania. I zachęcam do przeglądnięcia tych wskaźników, które wybrali eksperci. I wy jako eksperci też możecie taki zestaw wskaźników, który dopasowany jest do waszych potrzeb, przygotować i zobaczyć, czy wasze działania, z których jesteście dumni, powodują rzeczywiste efekty liczbowe, a jeśli widzicie obszary i bariery, to przynajmniej znaleźć te jednostki, które są liderami, prawda? I po prostu skontaktować się, czerpać wiedzę od tych jednostek i odwrotnie, jeśli wy uważacie, że jesteście wysoko w określonych rankingach, też dzielenie się wiedzą. Także zachęcam do wykorzystania danych ze spisu, bo to jest jedyna szansa. Raz na 10 lat państwo będziecie mogli. My służymy oczywiście pomocą. Nie ma żadnej bariery, jeśli chodzi o wiedzę. Ta wiedza jest dla każdego dostępna i my oczywiście będziemy państwu pomagać, abyście znaleźli się w tym gąszczu różnego rodzaju liczb i byście w stanie mogli porównywać te wskaźniki. I teraz przechodzę do sposobu obliczania. Tutaj właśnie eksperci z fundacji
podeszli i wybrali takie podejście eksperckie, czyli eksperci wybrali 16 wskaźników, które opisują funkcjonowanie, rozwój, potencjał i efekt jednostek, które my nazywamy gminami. W województwie pomorskim jest 120, są 123 gminy i z tych 123 gmin wyłączono gminy na prawach powiatu, jest ich 4. Czyli w konsekwencji mieliśmy 119 gmin w rankingu i te wskaźniki zostały na początku wybrane, następnie one zostały, nazwijmy to, znormalizowane, w tym sensie, że te wskaźniki są w różnych miarach opisywane. Udział procentowy, liczba ludności, liczba podmiotów gospodarki narodowej. I też zakres przyjmowanych wartości też jest różny, tak? I my musieliśmy dojść do określonego wspólnego dla tych wszystkich zakresu, takiego samego zakresu. Więc to był pierwszy etap. Drugi etap to było wskazanie tych wskaźników, które można powiedzieć są takimi stymulantami i destymulanty. Czyli im wyższy wskaźnik, tym ocena jest pozytywna. To jest na przykład saldo migracji. Jeśli więcej osób przybywa do państwa, to znaczy, że warunki są sprzyjające. Lub też przyrost naturalny, tak? To znaczy, że poziom demograficzny jest wysoki. I też te destymulanty, które mówią o właśnie tych ograniczeniach, czyli na przykład wybrano tutaj wydatki na administrację publiczną, prawda, jako jeden ze wskaźników, jako destymulanty, prawda, i zostały podzielone. I w konsekwencji uzyskaliśmy jedną liczbę, która posłużyła nam do uporządkowania gmin według różnych kryteriów. Dla wszystkich gmin, poza oczywiście metropoliami w województwie pomorskim, gmin wiejskich, miejskich i też miejsko-wiejskich, więc według tych różnych grup mogliśmy sklasyfikować i też te nagrody będą według tego rankingu państwu przekazywane. No, podsumowując, ta liczba nie jest wyrocznią, ona została wybrana subiektywnie przez ekspertów. Państwo też te liczby mogą sobie wybrać i przy naszej pomocy lub też grupy analityków w waszych urzędach możecie podobne rankingi stworzyć, na przykład według gmin w całej Polsce, które mają liczbę mieszkańców poniżej 2000 mieszkańców, prawda? I teraz to jest ważne, aby dotrzeć do tych gmin, które mają bardzo duże bariery, nazwijmy to demograficzne. Także mam nadzieję, że tych kilka moich słów wyjaśniło, jak powstał ten wskaźnik. No i też mam nadzieję, że zachęciłem państwa do tego, abyście aktywnie uczestniczyli i korzystali z tych danych, które oferujemy po spisie, w banku danych lokalnych, czy też portalu Stratek. Także dziękuję państwu bardzo. I też mam nadzieję, że to będzie dla nas taki początek dalszej współpracy i przygotowania różnego rodzaju analiz na właśnie wasze potrzeby. Także dziękuję bardzo. Szanowni państwo, gromkie brawa. A teraz poproszę o zabranie głosu Andrzeja Banacha, dyrektora Gdańskiego Ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, który dokona merytorycznego podsumowania rankingu. Czy mogę prosić slajd z logami wszystkich naszych partnerów? Szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie i na wstępie chciałem bardzo gorąco podziękować wszystkim naszym partnerom. Ten ranking prawdopodobnie by powstał i byśmy go opublikowali, natomiast takiego spotkania na takich warunkach nie udałoby nam się bez państwa pomocy zorganizować. Także dziękuję państwu bardzo. I teraz poproszę moją prezentację.
Tematem mojego wystąpienia miało być merytoryczne podsumowanie wyników rankingu. Po pierwsze jest to trudne, ponieważ jeszcze go nie opublikowaliśmy. A po drugie moi szacowni przedmówcy to już wszystko prawie powiedzieli. Więc ja jestem na to przygotowany, aczkolwiek nie do końca, bo w tych wystąpieniach też te wątki były poruszane. Przygotowałem moją prezentację. Proszę, proszę. A, ja teraz? Dobrze. Okej. Tak, i wybrnięcie z tego problemu, o czym mówić, kiedy już wcześniej powiedziano, jest stary patent stosowany w telewizji, czasami w rodzinach, jak się dyskutuje, czyli zmiana tematu, więc ja zmieniłem temat. I ten temat to pomorskie spotkania z entropią, aczkolwiek on mocno nawiązuje do tego, co pan Cezary powiedział, jeśli chodzi o kondycję samorządu. Więc zacznijmy od definicji. No, entropia jest to miara nieuporządkowania danego systemu. Im entropia większa, to nieuporządkowanie, bałagan większy, poziom energetyczny mniejszy. Jak państwo widzicie tutaj na tym pierwszym slajdzie, w tym kwadracie mamy gaz w rogu pojemnika uporządkowany. Po pewnym czasie on się rozprasza, potranie całego pojemnika. Widzimy strzałkę czasu, czyli kierunek zmian. Poziom energetyczny się obniża, nieuporządkowanie rośnie. I możliwe, że to nie przemawia do każdego tak jednoznacznie, to mam drugi przykład dotyczący domu. Żeby dom wybudować, potrzebujemy dużo pieniędzy, różnej energii musimy dostarczyć, żeby ten dom powstał. I z upływem czasu ten dom się rozpada. Po setkach lat, nie mówiąc już o tysiącach, nie ma nic. Entropia rośnie, nieuporządkowanie jest gigantyczne. Teraz ze zjawiskiem entropii ja tak jestem, czuję się związany, ponieważ już nawet w liceum nasz wykładowca mówił, że pamiętajcie, drodzy uczniowie, entropia zawsze rośnie. I to tak do mnie nie docierało do końca, ale już na studiach dotarło bardziej, ponieważ nasi wykładowcy mówili, że student dąży, każdy student dąży do najniższego poziomu energetycznego, czyli do pozycji poziomej. Wtedy jest entropia duża, niski poziom energetyczny. I oczywiście wiemy, że przyczyny tego stanu mogą być różne. Nie? Niektórzy w czasie studiów prowadzili te eksperymenty, niektórzy nawet kontynuują teraz. I poproszę o kolejny slajd. A, to ja robię, przepraszam. I teraz mając tak niepodważalne dowody, że ta entropia działa w całym wszechświecie, to trudno się nie zgodzić, że ona dotyka też samorządów. I z czasem te samorządy w zmieniającym się otoczeniu rzeczywistości, czasami podejmując pewne działania, czasami nie, są mniej przygotowane na to, co się dzieje wokół nich. Czyli entropia wywiera negatywny wpływ. I teraz, żeby coś z tym zrobić, powinniśmy się na to przygotować, dołożyć dodatkową energię. Puentują moje wystąpienie, jak dla mnie genialne rysunki pana Janusza Kopusty, który wynalazł kadron, jedenastościan. Będę się nimi posługiwał w dalszej części. Misją fundacji jest to, żeby to nieuporządkowanie zmniejszać. Dlatego też wzięliśmy nasze zasoby energetyczne, szeroko rozumiane, finansowe i nie tylko, poświęciliśmy je na to, żeby przygotować ranking. I oczywiście ranking to będą nagrody, które za chwilę wręczymy, będą dobre praktyki, będziemy promowali te jednostki, które wykazały się najlepszą inicjatywą tutaj. Natomiast tak naprawdę ranking to jest zestaw danych, które państwu się przydadzą do tego, żeby zdiagnozować, na jakim poziomie, etapie obecnie jesteśmy i na bazie tych informacji wyciągać wnioski, które pozwolą państwu przygotować się na ten samorząd, który będzie całkowicie inny, o którym mówił prezes Fundacji Cezary Trutkowski. I taka jest idea naszego rankingu. Żeby coś wiedzieć, trzeba się spotkać. I dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy, po to, żeby oczywiście wręczyć statuetki, żeby skorzystać z wyśmienitego rankingu, ale szczególnie po to, żeby tą wiedzą się podzielić. Podzielić się tymi doświadczeniami. Dzisiaj mieliśmy taki przedsmak rozmowy na temat oświaty. Spodziewam się, że państwo skorzystaliby z tych inspiracji bardzo mocno, ale do tego wrócimy. I zanim przejdziemy do tej gali, chciałbym państwu przedstawić kilka inspiracji wynikających z danych. A jeszcze nawiązując do
zastanawiania się, czy warto się spotykać i rozmawiać. Kolejny slajd z rysunkiem pana Janusza Kapusty. Wart zapamiętania. Udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania w ogólnej powierzchni gminy, województwo pomorskie. Proszę spojrzeć. 7% jednostek w Pomorskim jest objęte w 100% miejscowym planem zagospodarowania. Dodamy 12, to jest od 50 do 99, jest to około 20%. Czy to jest dużo? Czy to jest mało? Czy to jest dobrze? Czy to jest źle? Prowadzimy z Państwem dyskusję, jak piszemy strategię rozwoju. Mówią, a to się nie opłaca i tak dalej. Ja nie mówię, jak jest, ale spójrzmy dla porównania udział powierzchni w województwie małopolskim. 57% jednostek samorządu terytorialnego w tym regionie jest objęta w 100% miejscowymi planami zagospodarowania. Czy to jest dobrze? Czy to jest źle? Ale jest to na pewno punkt do tego, żeby się zastanowić, tak? Czy to im pomaga, czy im przeszkadza. Jak dodamy do tego 12% gmin, które mają od 50% do 90% obszaru objętego miejscowym planem, to mamy 70%. A w Pomorskim 20%, czyli o 50 punktów procentowych więcej. Dla mnie jest to ciekawa inspiracja, warta do przeanalizowania. Tutaj jeszcze pokazuję to samo na wykresie takim liniowym i odnoszę ten zakres 50%. Tutaj na dole widzimy Pomorskie, u góry widzimy Małopolskie. Druga inspiracja, odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej. Tu od razu już porównuję Pomorskie i Małopolskie. Pomorskie 70% jednostek samorządów. Jak patrzymy średnio na jednostkę, tak? Nie w obszarze całego województwa. I Małopolskie 45%. Widać zdecydowaną różnicę. No tutaj czy dobrze, czy źle, no, nasuwa się jednoznaczna odpowiedź, że im więcej chyba, tym lepiej. Chociaż to zależy. Słucham? W chaosie lepiej. To jak ktoś sobie potrafi poradzić, to tak. I teraz na dole jeszcze widzicie Państwo rozpiętość objęcia korzystania z sieci kanalizacyjnej w Pomorskim. Niektóre jednostki u nas mają 0%, niektóre 99%. Kolejna inspiracja. Udział nakładów na szkolenia pracowników. Czyli ile wydajecie na szkolenie swoich pracowników. Pomorskie 0,41% budżetu. W Małopolskim prawie dwa razy więcej, 0,7%. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Punkt do myślenia. I jeśli chodzi o rozpiętość, to mamy od 0,09% do 1,1% budżetu i tego lidera nagrodzimy za wspieranie edukacji. I ostatnia w moim wystąpieniu inspiracja. Udział środków przekazanych NGO-som na zadania zlecone. W Pomorskim jest to 0,55%, a w Małopolskim 0,83%, również tam jest więcej. Rozpiętość. Niektóre gminy u nas nie zlecają w ogóle zadań, jest 0%, niektóre na poziomie 3,16% i to też nagrodzimy. I możemy dyskutować, dobrze, źle, mało, dużo, ale widać różnicę i jest powód, żeby się zastanowić. I teraz, robiąc ten ranking, mając te dane, mamy zdjęcie pomorskiego samorządu w roku 2020. Podzielimy się inspiracjami i tak dalej, wręczymy nagrody. Natomiast w przyszłym roku zrobimy kolejny ranking, kolejne zdjęcie statyczne pomorskiego samorządu i pokażemy, jak ten samorząd w tym roku wygląda. I w momencie, kiedy zestawimy te dwa zdjęcia obok siebie i porównamy, otrzymamy dynamikę, zobaczymy zmian z roku na rok. Im więcej tych rankingów będzie i lat, tym ta dynamika będzie bardziej długoterminowa i bardziej wiążące wnioski będzie można wyciągać. To jest jedno. A po drugie, zobaczymy tą strzałkę czasu, o której mówiłem na początku. W którym kierunku to podąża, ta zmiana? Bo ona może być dynamiczna, ale nie wiemy, czy na plus, czy na minus. Więc spotykamy się po to, żeby dzielić się tą wiedzą i żebyście Państwo mogli na bazie tej wiedzy dokonywać zmian w otaczającej rzeczywistości. Więc my deklarujemy z naszej strony, że będziemy z Państwem w ścisłym kontakcie i będziemy przysyłali te informacje, żebyście mogli z nich korzystać. Widzimy się za rok na kolejnej edycji rankingu, a teraz zapraszam Państwa na ceremonię wręczenia statuetek i dyplomów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, czas na najważniejszy punkt naszego programu,
a mianowicie ogłoszenie wyników rankingu gmin. To wspaniały moment naszego wydarzenia. Zanim poznamy top 5 gmin w trzech kategoriach do wręczenia statuetek, zapraszam Jerzego Augsztola, dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Cezarego Trutkowskiego, prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Andrzeja Banacha, dyrektora Ośrodka Regionalnego FRDL w Gdańsku. Szanowni Państwo, poznajmy top 5 gmin w pierwszej kategorii w gminach wiejskich w naszym województwie. Zapraszam na scenę Macieja Urbanka, wójta gminy Pszczółki. Pszczółki uplasował się na 5. miejscu naszego rankingu. Zapraszamy serdecznie. Czy jest obecny pan wójt? Być może nie dotarł, a czy jest przedstawiciel chociażby gminy obecny? Dobrze, w takim razie będziemy się kontaktowali z panem wójtem. To zaskakujące, gdyż potwierdzał, że dzisiaj będzie. W takim razie poznajmy 4. miejsce naszego rankingu. Zapraszam na scenę Marka Szczypiora, wójta gminy Stare Pole. Gromkie brawa. Szanowni Państwo, a teraz poznajmy 3. miejsce, gmina Kosakowo. Po odbiór statuetki zapraszam Marcina Majka, wójta gminy. Drugie miejsce zajęły natomiast Kolbudy. Zapraszam po odbiór statuetki Andrzeja Chruścickiego, wójta gminy Kolbudy. Szanowni Państwo, pierwsze miejsce w pierwszej kategorii gmin wiejskich zajęła gmina Pruszcz Gdański. Gromkie brawa. Nagrodę odbierze Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański. Gratulacje. Zapraszamy laureatów do zdjęcia. Dziękuję bardzo. Kryształ przerobię na pierścionek. Po uroczystej gali będziemy mieć dla Państwa etui na nagrodę. Szanowni Państwo, czas, abyśmy poznali gminy z drugiej kategorii, czyli gminy wiejsko-miejskie. Szanowni Państwo, 5. miejsce zajęła gmina Nowy Dwór Gdański. O odbiór statuetki poproszę pana Jacka Michalskiego, burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Tutaj mamy dyplom, tak. Serdeczne gratulacje. Na 4. miejscu uplasowała się gmina Bytów. Zapraszam Barbarę Górę, skarbnik miasta. Czas na miasto, które zajęło 3. miejsce w naszym rankingu, a jest to gmina Żukowo.
Zapraszam serdecznie Wojciecha Kankowskiego, burmistrza miasta. Drugie miejsce w tej kategorii należy do gminy Władysławowo. Serdecznie zapraszam Adama Białasa, przewodniczącego Rady Miejskiej Władysławowa. A pierwsze miejsce w drugiej kategorii zdobyła gmina Jastarnia. Zapraszam burmistrza Tyberiusza Narkowicza. Chcemy jeszcze raz Państwu przypomnieć, że wyniki rankingu były utajnione do dnia dzisiejszego. Ta lista jest jakby dzisiaj dopiero ukazywana do Państwa wiadomości. Jeszcze raz gromkie brawa. Szanowni Państwo, a teraz poznajmy top 5 gmin z kategorii gmin miejskich. Proszę jeszcze raz o wielkie brawa. Piąte miejsce z tej kategorii to gmina miasto Puck. Statuetka trafi w ręce pani Wiolety Joskowskiej, skarbnik miasta. Czwarte miejsce wędruje do gminy miasto Ustka. Zapraszam serdecznie panią Paulinę Kamińską, sekretarz miasta. Szanowni Państwo, trzecie miejsce zajęła gmina miejska Pruszcz Gdański. Serdeczne gratulacje i zapraszam Janusza Wróbla, burmistrza, do odebrania statuetki. Drugie miejsce otrzymuje gmina miejska Łeba. Serdecznie zapraszam Andrzeja Strzechmińskiego, burmistrza Łeby. Szanowni Państwo, poznajmy laureata pierwszego miejsca w trzeciej kategorii. Gmina miasto Krynica Morska. Zapraszam Krzysztofa Swata, burmistrza miasta. Wielkie gratulacje. Szanowni Państwo, jeszcze raz gromkie brawa dla wszystkich trzech kategorii. Szanowni Państwo, teraz poznamy gminy, które okazały się być liderami w swoich powiatach. Wielkie brawa. Lider powiatu bytowskiego, gmina Trzebielino. Zapraszam serdecznie Tomasza Czechowskiego, wójta gminy Trzebielino. Lider powiatu chojnickiego, miasto Chojnice.
do odebrania statuetki zapraszam przewodniczącego Rady Miejskiej. Lider powiatu człuchowskiego. Gmina Miejska Człuchów. Serdecznie zapraszam Ryszarda Szybajło, burmistrza miasta Człuchów. Jeśli jest nieobecny, to zapraszamy przedstawiciela, jeśli została oddelegowana osoba. Jeśli nie, będziemy się kontaktowali oczywiście z liderem powiatu człuchowskiego. Lider powiatu gdańskiego. Gmina Miejska Pruszcz Gdański. O odbiór statuetki poproszę burmistrza miasta Janusza Wróbla. Zapraszamy po raz drugi. Lider powiatu kartuskiego, gmina Żukowo. Zapraszam burmistrza Żukowa Wojciecha Kankowskiego. Lider powiatu kościerskiego, gmina miejska Kościerzyna. Zapraszam serdecznie burmistrza Kościerzyny Michała Majewskiego. Czas na poznanie lidera powiatu kwidzyńskiego. Zapraszam burmistrza Kwidzyna Andrzeja Krzysztofiaka. Lider powiatu lęborskiego, gmina miejska Łeba. I ponownie zapraszamy Andrzeja Trzechmińskiego, burmistrza Łeby. Panowie, gratuluję. Lider powiatu lęborskiego, tak, to już za nami. Lider powiatu malborskiego, gmina Stare Pole. Zapraszam serdecznie Marka Szczypiora, wójta gminy Stare Pole. Lider powiatu nowodworskiego, gmina miasto Krynica Morska. Serdecznie zapraszamy ponownie pana Krzysztofa Swata, burmistrza Krynicy Morskiej. Lider powiatu puckiego, gmina Jastarnia. Ponownie prosimy burmistrza Tyberiusza Narkowicza. Lider powiatu słupskiego, gmina miasto Ustka. Serdecznie zapraszamy ponownie sekretarz miasta panią Paulinę Kamińską. Lider powiatu starogardzkiego, gmina miejska Starogard Gdański. Zapraszam serdecznie Tadeusza Błęckiego, zastępcę prezydenta miasta.
lider powiatu sztumskiego, miasto i gmina Sztum. Zapraszam serdecznie Leszka Tabora, burmistrza Sztumu. Lider powiatu tczewskiego, gmina miejska Tczew. Serdecznie zapraszam Adama Burczyka, zastępcę prezydenta miasta. Szanowni Państwo, a teraz jednostka, która zamyka nam listę 16 powiatów ziemskich. Lider powiatu wejherowskiego, gmina miasto Reda. Szanowni Państwo, gromkie brawa dla burmistrza Redy Andrzeja Krzemińskiego. Przepraszam najmocniej Krzysztofa z przejęcia. Zapraszamy Państwa tutaj od frontu do wspólnego zdjęcia. Można wyłączyć slajd. Jeszcze krótka chwila i zaraz wyłączymy rzutnik. Jeszcze raz gromkie brawa dla liderów w swoich powiatach. Szanowni Państwo, a teraz dwie kategorie, które były wyróżnione przez dyrektora ośrodka gdańskiego FRDL Andrzeja Banacha. To jest kategoria lider wspierania aktywności obywatelskiej. A jest nią gmina Liniewo. Gromkie brawa. Po odbiór statuetki zapraszamy panią Lucynę Piwowarczyk, dyrektor GOKSIR. A teraz piąta kategoria. Lider wspierania rozwoju pracowników JST. Gmina Choczewo, gromkie brawa. Zapraszamy panią skarbnik Wiolettę Chromicz. Szanowni Państwo, a teraz poznajmy długo wyczekiwaną kategorię. Lider województwa pomorskiego. Piąte miejsce, gmina miejska Pruszcz Gdański. Gromkie brawa. Tak, to potrójnie nagradzana jednostka. Czwarte miejsce. Gmina Władysławowo. Serdecznie zapraszam Adama Białasa, przewodniczącego Rady Miejskiej.
Szanowni Państwo, trzecie miejsce. Gmina Miejska Łeba i tutaj trzecia z kolei statuetka. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy Andrzeja Strzechmińskiego, burmistrza miasta. Gmina zostaje również wyróżniona dodatkowym voucherem pakietu 5 szkoleń w FRDL. Serdecznie gratulujemy. Szanowni Państwo, drugie miejsce. Gmina Jastarnia, gromkie brawa. O odbiór ponownie prosimy burmistrza miasta Tyberiusza Narkowicza. Szanowni, a teraz chwila napięcia i wyczekiwania. Uwaga, uwaga. Poznajmy laureata pierwszego miejsca w edycji rankingu gmin 2021, a jest to gmina miasto Krynica Morska. Gromkie brawa. Gromkie brawa. Pełne uznanie. A tutaj nagrodą jest voucher szkolenia wyjazdowego. Będzie to szkolenie zorganizowane przez Zespół Gdańskiego Ośrodka FRDL w ośrodku Wichrowe Wzgórze w Chmielnie. Gromkie brawa. Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim tym, którzy byli obecni z nami na naszym kanale YouTube oraz Facebook. Bardzo Państwu dziękujemy.